w zasadzie mogę jeszcze bardziej to mogę go uciekać po prostu. Wstanie. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci za kolejne wieczory szkoły. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami, że Ty wpływasz na nas, że Ty do nas mówisz. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie i że jako ludzie urodzeni z Twojego Świętego Ducha my rozumiemy Twoje słowa. My przyjmujemy teraz Twoje słowa jako Twoje słowa i ogłaszamy, że Ty nam jest trzykrotny plon. Amen. Więc przyjaciele, mamy tak. Mamy opóźnienie takie. Chociaż myślę, że sobie poradzimy spokojnie. Chcę dzisiaj pierwszą rzecz zrobić. Zaczniemy od tematu zmartwychwstania. Tematu ważnego. List do Hebrajczyków 6:2. Nawet zaczniemy przeczytamy od 6:1-6:2. Dlatego pominąwszy początek nauki o Chrystusie, zwrócimy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Ten fragment pokazuje nam, że istnieją podstawy nauki chrześcijańskiej, fundamentalne nauki związane z tym, co jest najistotniejsze, to na czym stoimy. Nauka o powstaniu z umarłych, dokładnie to jest nauka o powstaniu z umarłych, nie martwych, to jest fundament. To jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, że jeden z zarzutów wystosowanych do naszej służby w Polsce jest to, że głosimy prosperity, że jesteśmy ludźmi głoszącymi Ewangelię sukcesu. Ewidentnie głosimy Ewangelię sukcesu. Ja osobiście nie znam innej Ewangelii, tylko znam jedną Ewangelię, to jest Ewangelia sukcesu, bo wszystko, co jest inne, to jest w ogóle jakaś bzdura. I dla mnie największym sukcesem jest to, że my wstaniemy z martwych. Dla mnie to jest Ewangelia sukcesu. Sukces na ziemi, który możemy osiągnąć, to jest ewidentna rzecz. To nie ma w ogóle dwóch zdań na ten temat. Bycie zdrowym, bycie silnym, bycie zaakceptowanym, bycie majętnym. No są to w ogóle jakby takie bardzo proste sprawy związane z codziennością życia z Jezusem. I to jest ewidentny sukces. No, można się tym cieszyć i być szczęśliwym. I to jest dla nas. Ale istnieją rzeczy wyższe. Jakby można nawet powiedzieć rzeczy bardziej podstawowe. I to jest między innymi zmartwychwstanie. I kiedy my zrozumiemy, że nasze życie na ziemi tutaj to jest w ogóle maleńka część tego, co my mamy w Chrystusie. Maleńka część. To nam się w ogóle zmienia perspektywa. Jednym z powodów tego, że ja żyję sobie odważnie na ziemi pełnią życia, że nie mam kompleksów, że nie boję się, jest to, że ja wiem, że śmierć nade mną nie panuje. No. Dla mnie śmierć to jest coś, co mnie w ogóle nie obchodzi. I do tego musi dojść każdy chrześcijanin. Dopóki śmierć ciebie będzie obchodzić, ja tobie gwarantuję, że ty nie będziesz szczęśliwy do końca życia. Bo ty będziesz cały czas miał pewien problem. Gdzieś za tobą ciągle będzie stał jakiś w ogóle kat. A spotkanie z Jezusem, odrodzenie duchowe, ono czyni nas odpornymi na śmierć.
To nie jest tylko odporność na wirusy, to nie jest odporność na problemy, to nie jest odporność na opresje diabelskie. To jest odporność na śmierć. Dam wam przykład taki bardzo prosty. Jakiś czas temu, zanim zacznę głosić, chcę wam zobrazować jedną rzecz. Jakiś czas temu, może tydzień temu, może półtora, ludzie z naszego kościoła tam w Holandii, pod Rotterdamem, pojechali do Rotterdamu, żeby głosić Ewangelię, jak to robią systematycznie. Stali na ulicach, głosili Chrystusa. I gdzieś kawałek stamtąd, ulicą Rotterdamu, przychodził człowiek, pastor, ze swoją żoną. Pastor, który jest Brazylijczykiem i który przyjechał do kościoła, który założył też tam w Holandii, w Rotterdamie. Pastor, który jest częścią potężnego przebudzenia w tej chwili. On sobie szedł ulicą i on usłyszał naszych ludzi, jak oni głoszą. I Duch Święty tak go dotknął, że aż zaczął krzyczeć i pobiegł w tą stronę. Razem ze swoją żoną. I podbiegł do naszych ludzi. I mówi: wy głosicie życie. Mówi: nie spotkałem tego tutaj jeszcze. Człowiek rozpoznał namaszczenie, w którym on się porusza tam. A wiecie, czym się człowiek zajmuje? Jak wygląda jego służba? Bo ja troszkę prześledziłem jego służbę. Wchodzi centralnie w najciemniejsze miejsca, jakie istnieją. Wchodzi do nightclubów, gdzie chodzą gangsterzy w ogóle z karabinami. Wchodzi na scenę, bierze mikrofon i głosi Chrystusa. Są filmy, jak gość do niego, gangster z karabinem, wychodzi, żeby go zastrzelić, a on mówi: go, 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 wup, leży. On mówi: to jest Jezus. I on mówi taką rzecz: nie boję się śmierci. Żadna kula gangstera w tym kraju nie może mnie przebić. Zakłada swój garnitur, krawat i wchodzi w miejsca, gdzie się zbierają kartele narkotykowe. Taką rzecz robi. Wierzę, że to jest zrządzenie Boże, bo chcę go tu wciągnąć. Chcę, żeby na naszych ewangelistów położył ręce. Nie boję się śmierci, mówię. Kładzie ręce na członków gangów narkotykowych, którzy są z pistoletami po bokach, we łzach oddają życie Jezusowi i padają pod mocą, a on idzie dalej. Głosi w nocy. Razem ze swoją żoną. We dwoje idą do najciemniejszych miejsc. O co chodzi? Kto to może zrobić? Ktoś, to przestał bać się czego? Śmierci. Śmierć to jest coś, co musi zostać usunięte z umysłu chrześcijanina. Stąd nauka o powstaniu z martwych jest fundamentem. Jeżeli nie sięgniesz po to, to nie rozwiniesz się prawidłowo. Słowo powstanie to greckie słowo anastasis, które oznacza podniesienie, wzbudzenie się ze snu. Bardzo ciekawa rzecz, że to słowo zostaje użyte, co nam daje bardzo takie duże światło na to, jak Bóg widzi śmierć. Bóg nie widzi śmierci jako problem. Człowiek widzi śmierć jako problem, ale Bóg mówi: ale o co tobie chodzi? Czemu ta panika? Skąd te emocje? Śmierć nie jest kłopotem dla ciebie, skoro przyjąłeś mojego syna jako Pana i Zbawiciela. Słowo umarłych to greckie słowo nekros, które oznacza kogoś zupełnie nieżywego. A więc Bóg w tym zestawieniu daje informację taką, że ja jestem ten, który nie bierze poważnie tego, co
co wy nazywacie stanem ostatecznym. To jest ta informacja dla nas. Pierwszy list do Koryntian, 15:19. Pierwszy list do Koryntian, 15:19. Mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Święty Panie. Jeśli tylko w tym życiu, a więc te życie, przyjaciele, to jest jakiś element, rzekłbym, rozbiegówka do wieczności. Rozbiegówka. I my musimy w swoich umysłach dokonać bardzo poważnych zmian jako chrześcijanie. My nie możemy naszych umysłów kierować w ten sposób, nakierowywać, że to, co przeżywamy tutaj dzisiaj, to są stany ostateczne. Nie. Troszkę potraktuj to, jakbyś był w sanatorium, troszkę na urlopie. Może troszkę, jakbyś był gdzieś w szpitalu, może na wyjeździe u znajomych. Może jakbyś wyjechał do pracy za granicą. Tak musisz traktować życie tutaj na ziemi. To też spowoduje, że nie będziesz tak bardzo przywiązany do wszystkiego. Chrześcijanin, który nie boi się śmierci, który rozumie to, czym jest zmartwychwstanie, w pewien automatyczny sposób przestaje być tak bardzo przywiązany do tego życia i do wszystkiego, co się z tym życiem tutaj wiąże. Oto powód, dla którego jest to fundament. List do Rzymian 10:9. List do Rzymian 10:9. Mówi tak. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Od czego będziesz zbawiony? Przede wszystkim ty będziesz zbawiony od śmierci. Ponieważ zapłatą za grzechy, co jest? Śmierć. Śmierć! Adam z Ewą byli nieśmiertelni. Okej? To nieśmiertelne byty były. Dopóki na własne życzenie, tak? Nie oddały nieśmiertelności. Adam z Ewą, gdyby nie upadli, żyliby wiecznie. Nie psułyby im się ciała. Nic by się nie działo negatywnego. Oni byli centrum przepływu nieba na ziemię. Według mojej subiektywnej oceny, gdyby nie nastąpił upadek ludzi, Bóg użyłby pierwszych ludzi do zupełnie innych celów. Ale o tym będę wam opowiadał troszkę więcej, jak będziemy mówić na temat demonologii, bo to są bardzo poważne tematy. Ale upadli. I otworzyli bramy śmierci, zniszczenia, która zresztą zaczęła krok po kroku dopiero wchodzić na ziemię, bo jak dobrze czytacie Pismo Święte, to pierwsi ludzie żyli prawie po 1000 lat jeszcze. Nie było chorób, nie było niemocy. Choroby zaczynają się pojawiać setki lat później dopiero. Dopiero się tworzą, tam nie ma żadnych wirusów, rozumiecie? Bo to stworzenie zaczyna mutować, stworzenie. To, że wirusy powstały, zarazki choroby, to jest skutek mutacji. Bóg nie stworzył wirusa, tak, grypy, jako stworzenia. Nie było tego. To były jakieś bardzo prymitywne stworzonka, które w wyniku ekspansji grzechu, prawda? Czyli tego, że tak naprawdę została wydzielona zupełnie inna forma energetyczna, zaczęły mutować. Mutować, one zmutowane były. Nie wiemy, czym wcześniej było coś, co dzisiaj jest wirusem grypy. Wiecie, jak wygląda mutacja? Jak pieprzną Czarnobyl, to się rodziły cielaki z dwoma głowami. Nikt mi nie powie, że to był zamysł Boży, żeby się urodziło ciele z dwoma głowami, tak? Albo dziecko z czterema rękoma. Zgadza się? Dlaczego takie coś się rodzi? Bo było pochrzanienie genetyczne. Czemu nastąpiło pochrzanienie genetyczne? Bo wpływ radiacji taki był. A więc widzimy, nawet w warunkach naturalnych, że istnieje coś takiego, tak? Jak mutacja. I te byty, które powstały, zarazki chorobotwórcze, jakieś inne, one powstały w wyniku mutacji. To Bóg jedynie wie, czym to było kiedyś. Tak?
To mogło być, nie wiem, cokolwiek, co szło, co gdzieś zderzyło i toczyło kawałek w ogóle sobie, wiesz, ziarna piasku, tak? Albo podróżowało na kurzu i chwaliło Boga na przykład. Nie wiem, co to by było. Ale to coś się zmieniło, rozumiesz? To coś się zmieniło, tak? Zaraz. Powstały choroby, powstały niemoce. Rozumiesz? Kości Adama i Ewy były tak silne, że nie można było ich złamać. To były nie do złamania rzeczy. Rozumiesz? Potem zaczęły się degradować organizmy ludzkie. Adam z Ewą byli potężni. Potężni. Oni nie mieli 1,80 m. To byli potężni, to były potężne byty. To byli olbrzymi. Rozumiecie? Jest masa manuskryptów niedołączonych do Biblii. Ja na tej, w tym czasie szkoły będę Wam też mówił o Biblii, w ogóle co jest z Biblią. W ogóle Biblia została pochrzaniona. Pokażę Wam w ogóle bardzo ważne rzeczy na temat Biblii. Manuskrypty, które są podnajdowane, które nigdy nie zostały dołączone do Biblii, tak? A ja na przykład jestem w pewnym sensie fanatykiem tego zjawiska, ja to zbieram wszystko. Ja to zbieram, tłumaczę różne rzeczy z tym. To opisują, dzisiaj to są znane jako starodawne legendy żydowskie, tak? Ale opisują Adama i Ewę jako potężne byty. Olbrzymi byli. Kiedyś mnie córka zapytała, tato, byli naprawdę jakieś olbrzymi? Ja mówię, no pewnie, że byli. Jak ty uważasz? Mówię do Sary. Czy Bóg stworzyłby dinozaury, tak? Czyli stworzenia, które były większe od panów świata, czyli ludzi? Weź. Dla Adama i Ewy, rozumiesz? Dinozaur, ok? To było to, co dla ciebie dzisiaj jamnik. To se chodziło. A królowie wszechświata, Adam z Ewą, rządzili tym wszystkim. Aniołowie przysiadali z zachwytu, jak Bóg stworzył kogoś na swój obraz i podobieństwo. Czy wy wiecie, żaden anioł nie jest stworzony na obraz Boga? Żaden anioł. Tylko my. Ale to, co my dzisiaj sobą prezentujemy w naszej fizyczności, tak? I to, że my używamy 6% do 10% umysłu, no to jest degradacja. Co ty masz? Zobacz. Według badań naukowych, gdybyś używał 20% mózgu, 20%, tak? 20%, tak? To byś materię zmieniał. Materię. Podszedłbyś do ściany, rozumiesz? Wyrysowałbyś kółko, byś przeszedł na drugą stronę. Wiecie, skąd ja to wiem z Ewangelii. Taki był Jezus. Wyszedł przez zamknięte drzwi. Jezus po zmartwychwstaniu miał 100% czynnego mózgu. Mówię w pełnym ciele, ty też będziesz kiedyś miał. Zobacz, co się dzieje. Bóg pomyśli, a ty tam będziesz już. Światło będzie wolniejsze niż ty. Kiedyś. A dzisiaj, tak, jesteśmy w patologii. My jesteśmy patologiczne byty. Tak? I teraz to, co się dzieje teraz, tak, to jest wynik śmierci. To śmierć. Ten organizm w pewnym sensie, bo śmierć to nie jest. Śmierć to nie jest czas jakiś. To będzie teraz przed śmiercią, potem po śmierci. To jest jakiś czas. Śmierć musi być przez ciebie jakby oglądana jako byt jakiś. To jest byt. Dlatego, że w mojej Biblii jest napisane, że w przyszłości śmierć będzie osądzona. Wiesz, no nie sądzi się, przepraszam, pokoju w domu. Nie sądzi się regionu, nie sądzi się łąki, nie sądzi się lasu, tak? Sądzi się osobę. I w mojej Biblii jest napisane, że śmierć i szatan zostaną wrzucone do Gehenny. Co to znaczy, że śmierć do Gehenny wrzuci? To nie jest teren, to nie jest czas, to nie jest enigmatyczne coś. To jest, tak, jakieś bardzo silne zgrupowanie energetyczne. Co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Najprościej powiedzieć, że to jest jakiś duch, to jest coś duchowego, śmierć. Ale w mojej Biblii jest napisane, że śmierć nad wami panować nie będzie. To śmierć panuje nad tobą, panuje. Rozumiesz, panuje, to coś, co może panować. Ale kiedy ty przyjmujesz Jezusa, to coś wytraca władzę. I my musimy zaskoczyć, że to tu kam. Dlatego Paweł stoi i mówi, cóż śmierci, co ty mi możesz zrobić? Gdzie jest śmierci żądło twoje? Gdzie? Czym mnie możesz ukuć? Czym? Czym mnie możesz ukuć? Niczym. Bo co? Bo jest zmartwychwstanie. Bo jest zmartwychwstanie. Centrum chrześcijaństwa to zmartwychwstanie i panowanie.
Chrześcijanin musi o sobie wiedzieć dwie ważne rzeczy. Że on jest powołany do zmartwychwstania. Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałem, jeszcze byłem w kościele zielonoświątkowym. I on mówi do mnie, tak, Artur, ale kilka osób nas tam stało. Mówi do mnie, Artur, dostałem od Pana słowo, wyjeżdżam gdzieś tam w ogóle na misję. A tam ktoś mówi, Bogu, ty, no przecież tam Cię mogą zabić. No nie? A on mówi, szybciej do Ojca pójdę. I koniec. Takie miał, on miał bardzo zdrowe podejście do śmierci. Facet za talent. To go w ogóle nie zniechęciło, żeby tam jechać. Dlaczego? Bo on się nie bał śmierci. Podziwiamy misjonarzy. Podziwiamy ludzi, którzy wjeżdżają w ogóle jak taran w takie w ogóle miejsca jak kartele czy gdzie indziej. Dlaczego oni to robią? Jak to jest możliwe, że facet do ciebie mierzy z broni, rozumiesz, a ty w imieniu Jezusa, tak, nakazujesz mu, żeby upadł na ziemię. Tak? I nie cofasz się przed tym. Dlaczego? Czemu takie coś jest? Bo nie boisz się śmierci. Bo nie boisz się śmierci. I my nie możemy bać się śmierci. My nie możemy mówić tylko, niczego się nie boję, nie boję się śmierci. My musimy realnie zrobić taką wymianę u siebie w głowie, tak, żeby śmierć nie sprawiała nam dyskomfortu. Pawła błagali na kolanach, jak przyszedł prorok i powiedział, że Paweł zginie w Jerozolimie, tak? Błagali go na kolanach, mówi, Pawle, nie idź, a on w ogóle razem z nim padł, mówi, dlaczego, mówi, to mi robicie? Wiecie, to byli ludzie, którzy byli w kościele, który on założył. Prawdopodobnie starsi tego kościoła. Tak? A on mówi, dlaczego? Czemu wy taki problem w tym widzicie, że ja tam zginę? No to co, że zginę? No to co? Wow! Wielki hajwę, zginę. A może to nie jest problem zginąć? A może to nie trzeba seraczki dostawać w życiu, że się zginie? A może to o to w ogóle chodzi z tym Jezusem? A może dopiero w tym stanie jesteśmy w stanie sięgnąć po wszystko? Może dopiero w tym stanie jesteśmy w stanie sięgnąć po wszystko, kiedy mamy w sobie świadomość, tak, tego, że śmierć nad nami nie będzie wchodzić. Może wtedy tak sięgniesz po zdrowie, tak sięgniesz po finanse, tak sięgniesz po męża, tak sięgniesz po żonę, tak sięgniesz po sukces, tak sięgniesz po wszystko. Ja uważam, że tak jest. Ja uważam, że najpierw trzeba w sobie wyeliminować lęk przed śmiercią. Bo w innym wypadku będzie nam ciężko wierzyć o rzeczy pomniejsze. Ale jak rozwalisz tą sprawę, to już nie będziesz takim dramatem patrzył, och, co się dzieje, wyrzucili mnie z pracy. Powiesz, diable, zamknij mordę, co ty mi możesz powiedzieć, że mnie wyrzucili z pracy, jak ja się śmierci nie boję. Idę i sobie znajdę nową pracę, lepszą. Nic nie możesz mi zrobić, bo ja się śmierci nie boję. Coś wam powiem. Mnie omija mnóstwo rzeczy w życiu, słowo honoru. One mi się nie przydarzają. Bo ja w ogóle nie mam lęku przed śmiercią. Ja nie, mi się nie zdarzają te rzeczy. Ja w ogóle wiem, że lęk przed śmiercią, on powoduje, że my ściągamy do swojego życia szereg różnych patologii. A ja czasami lecę na takiej granicy ryzyka i w ogóle o tym nie wiem. Kiedyś pojechaliśmy, bo ktoś powiedział, że chce nam dać Mercedesa. Pojechaliśmy z żoną po tego Mercedesa i on nam dał tego Mercedesa, ten facet. To był Mercedes sprowadzony ze Stanów i on go po prostu sprowadził i nam go dał, przerejestrował tam, nic mi nie sprawdzał. No i my sobie jechaliśmy tym Mercedesem 190-200 na godzinę, moja żona poluła, prosi, ja tylko, bo on tylko, on, moja żona zwalnia, jak ja się budzę w samochodzie. Ja mówię, Agata, mówię, bardzo ważną rzeczą, żeby nie jechać szybciej niż anioł, który nas strzeli. To jest ważne. To tej szybko. Jak już widzisz, że wyprzedzasz anioła, to zwolnij. Przyjechaliśmy do nas do domu. Wstawiłem od razu samochód na warsztat, bo zawsze tak robię. Czy się kupi, czy kupiło się, czy się dostało, to zawsze na warsztat nie tam. Dzwoni do mnie ten chłopak, mówi, wie pan co?
Skąd pan wraca tym samochodem? Ja mówię, tam, z nadmorza. Mówi... On wie, że ja wierzący jestem, nie? On mówi, chodzi o to, że tam z tyłu była cała ruchoma belka. Ona po prostu nie miała ani jednej śruby. Ona, to ciężki, duży Mercedes, to w ogóle ona po prostu, on tak siedział na tym i tam ona była, ten tylny most, taki on nie był przymocowany w ogóle. Jeden podskok i by nam wypadło wszystko, no. Po prostu. I tyle. On mówi, to jest świetny samochód, ale mówi, tak, to nie było, no nieprzejrzane było. Po prostu. Przyjechał, tak, bo się tam wtoczyli. Toczył się na statek, przypłynął tym statkiem, potem odjechał tu kawałek tam. A wiesz, a my prawie 200 na godzinę zasuwaliśmy, nic nie było. Dlaczego? Bo to się nie ściąga śmierci. My nie ściągamy śmierci do siebie. Dlaczego? Bo my się nie boimy śmierci. Jak się nie boisz czegoś, to nie ściągasz tego. Istnieje potężne prawo przyciągania. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Dlatego lęk przed śmiercią musi być wyeliminowany. Widzimy w Biblii trzy podstawowe elementy zmartwychwstania. Inaczej, trzy przestrzenie zmartwychwstania. Pierwsza jest opisana w Ewangelii Marka 16:29 i to jest zmartwychwstanie Chrystusa. Pierwszy wstał na świecie Chrystus. Jezus Chrystus wstał z martwych. To jest pierwsza osoba, która w ogóle przebiła się przez śmierć. Mamy pierwsze zmartwychwstanie. Pierwszy zmartwychwstanie. On rozpoczął pewien proces. On jako człowiek, zaznaczam, jako człowiek, bo o Jezusie wiemy to, że On wyrzekł się bóstwa, kiedy zszedł na ziemię. Tak? Czyli my nie mamy do czynienia z kimś, kto jest szczególny. Jezus Chrystus, tak? To taka sama postać, jak każdy inny charyzmatyk. On nie był szczególny. On nie miał więcej ducha, więcej siły. Tak nie było. Tak, bo jest napisane w ramionach, wyrzekł się bóstwa. Wyrzeka się tego. Aby stać się człowiekiem. Zupełnym człowiekiem. Dlaczego? Aby móc współczuć, czyli rozumieć człowieka. Bóg musiał stać się człowiekiem, aby mógł zrozumieć człowieka. Ludzie mówią, Bóg nas stworzył, to Bóg nas rozumie. Bzdury opowiadasz. Bzdury opowiadasz. Człowieku, nie rozumiesz tego. Bóg nie rozumie człowieka. Jakby Bóg rozumiał człowieka, tak? Naprawdę nie byłoby kłopotu, ale Bóg nie rozumie. Bóg jest za potężny, żeby rozumieć człowieka. Wiecie, że można być za dużym, żeby rozumieć człowieka? Tak samo jak można być za dobrym, żeby cię do jakiejś pracy przyjęli. Jak ty masz za dobre CV, to cię nie przyjmą. Jak na przykład mój znajomy jest dyrektorem w takiej dużej firmie i on przyjmuje w ogóle CV od ludzi i mówi na przykład, szukaliśmy kandydata na stanowisko jakiegoś tam, jakiegoś tam kierownika. I i pisze do nas facet, mówi tak, certyfikat pilota, tyle i tyle w ogóle tu pracował, tyle i tyle zarabiał, tyle i tyle tam. No odmówiliśmy mu, bo w ogóle no to facet nas w ogóle bije o głowę. My nie mamy takiego stanowiska dla niego. No, za dobry jest. My jesteśmy w stanie dać mu 4-5 tysięcy miesięcznie, tak? A to, co on sobą prezentuje, to jest na 15-20 tysięcy. No za dobry jest. Rozumiecie, że można być za dobrym na to. To nieprawda, że człowiek, który ma zarabiać 15-20 tysięcy, pójdzie do pracy za 5 tysięcy, bo to musiałby być debil. Debil. Tak? Nie ma takiej potrzeby. Po prostu odzwonił, mówi, wie pan, no to nie u nas, bo no co mam panu zaproponować. I Bóg nie rozumie człowieka, tak jak ty nie rozumiesz mrówki, mimo że ty panujesz nad mrówką. Ty możesz podejść, kopnąć w mrowisko i rozwalić wszystko, możesz podeptać te mrówki, zobacz, masz władzę nad mrówkami, tak? Ale ty nie rozumiesz mrówek. Wiesz, co byś musiał zrobić, żeby zrozumieć mrówki? Stać się mrówką. Wtedy wszedłbyś w środowisko mrówek, byś poznał ich środowisko, byś zrozumiał, jak one żyją, byś zrozumiał, czego się one boją, byś zrozumiał, co one jedzą, jak one muszą przetrwać. Dlatego Bóg staje się człowiekiem, On się poniża, schodzi poniżej poziomu bóstwa. Dlatego Jezus wyrzekł się bóstwa, aby móc doświadczyć człowieka.
W ten sposób tylko Bóg mógł się zjednoczyć z człowiekiem. W innym wypadku to byśmy byli skazani na co? Na zagładę. Zagłada. Od razu utylizacja. Ziemia będzie jak paletką ping-pongową uderzona. I powołujemy nowe życie na Wenus. A co to jest za problem? Dla niego. Dmuchnął człowieku atmosfera, dziękuję bardzo, wzbudza następną ekipę na Wenus i tyle. No co? Co to jest dla niego za problem wzbudzić następną rasę na Wenus, na Marsie, gdziekolwiek indziej? Co to za kurwa? A Ziemia wolna. Tak? A że jest miłością, to teraz on odnajduje sposób, ale to nie może być sposób, tak jak w naszych humanistycznych umysłach, że o, w porządku, dzieciaki, nie ma kłopotu. Tak spieprzyliście robotę w Edenie, ale jest, ja was wszystkich kocham, chodzę. No nie, to nasze iluzje takie są. On się musi wcielić, on musi się zjednoczyć, on musi ponieść sam konsekwencje, musi sam wejść pod prawo, które sam wyznaczył, tak? I musi doprowadzić do tego, aby pewnego rodzaju nastąpiło zadośćuczynienie. Tylko sam może umrzeć. No i teraz on się staje człowiekiem, tak? Doświadcza tego. I teraz widzimy, że on staje z martwych, on pokazuje, dzieciaki, jest szansa dla was. Skoro ja jako człowiek wstałem z martwych, to teraz każdy z was, który we mnie uwierzy, też wstanie z martwych. I to jest podstawowy element, w którym my wierzymy. Ja jak głoszę Ewangelię, tak? Czy to muzułmanom, czy innym, ja mówię, no my co? Mówię, co? Policytujmy. Czy Mahomet stał z martwych? On nie wstał? To nie gadaj mi, że może mi coś załatwić. Bo nie pokonał śmierci, słabiutki jest. Krótki jak fiutek krasnoludka. Taki jest Mahomet. Taki. Jezus wstał z martwych. Budda nie wstał z martwych. Konfucjusz nie wstał z martwych. Tylko wszystko można zarzucić. Lepszy, gorszy, ale wstał z martwych. Dlatego brama do zmartwychwstania została otwarta przez kogo? Przez człowieka. Człowiek stał z martwych już. Tak? A więc mamy co? Precedens. Już nie można inaczej. Mamy precedensik. To jest prawda. Jak powstaje precedens, tak? To jest przyczynek do powstania ustawy. Bo już się udało komuś. Bo już się udało. I drugą formę zmartwychwstania widzimy zmartwychwstanie odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. W Ewangelii Jana 6,40 opisane. A potem zaczyna się... I potem mamy zmartwychwstanie niewierzących. To są takie trzy przestrzenie. Zmartwychwstanie niewierzących mamy opisane w objawieniu Jana, Apokalipsie, 20 rozdział, między 11 a 15. Widzicie, te trzy formy zmartwychwstania, jakby trzy przestrzenie zmartwychwstania. Powstanie Chrystusa z martwych, dalej zmartwychwstanie ludzi odrodzonych z Bożego Ducha i zmartwychwstanie niewierzących. I teraz tego woli przez to polecimy. Natomiast pierwszą rzeczą, którą chcę teraz zrobić, to chcę opisać to, co się stało z umarłymi przed przyjściem Jezusa. Bo ja chcę, żebyście mieli dobry obraz tego wszystkiego. Przed przyjściem Jezusa rzeczywistość duchowa jest inna. Również to, co nazywamy krainą śmierci, czy też jak niektórzy nazywają piekłem, też jest inne. W tamtym czasie nie ma w zasadzie podziału na niebo i piekło. Przed przyjściem Jezusa nikt nie idzie do nieba. Nikt. Nie ma takich ludzi. Istnieje jedna przestrzeń duchowa zwana Szeolem. Szeol. Potem to zanika, jak już wiecie, czytacie już Nowy Testament, to znika pojęcie Szeolu. Ale do momentu przyjścia Jezusa istnieje w Piśmie Świętym pojęcie Szeol. Szeol jest to szeroko pojęta kraina umarłych, która jest podzielona na dwie części.
A właśnie ta część, gdzie znajdują się ludzie niesprawiedliwi, według prawa obowiązującego, prawa Bożego obowiązującego, znajdują się w części, która stricte nazywa się krainą śmierci. A druga część Szeolu, ona nazywa się rajem. Ale to nadal nie jest niebo. Dzisiaj to jest zupełnie inna konfiguracja, za chwileczkę o tym powiem. Szeol to było miejsce przebywania zmarłych przed zmartwychwstaniem Jezusa. I teraz księga Amosa 9:2. Muszę to zarysować, żebyście mieli taki jasny obrazek. Księga Amosa 9:2 mówi do nas tak. Choćbyśmy się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdarli na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół. Widzimy, że tutaj Szeol i niebiosa to są dwa różne miejsca. Bardzo różne. Z Szeolu można było być wyciągniętym. Szeol dzielił się, tak jak powiedziałem, na raj, czyli miejsce przebywania sprawiedliwych. Sprawiedliwych po ludzku. Inaczej było to zwane łono Abrahama, żeby by to nazywali łono Abrahama. Krótko powiedziawszy, to niekoniecznie byli tylko Żydzi tam, bo tak nie było. Byli tam ludzie, którzy umierali na całej ziemi. Natomiast oni byli ludźmi szukającymi Boga. Krótko powiedziawszy, jeżeli gdzieś na przykład w czasie przed Jezusem, w Afryce, w Australii, gdziekolwiek indziej, był jakiś człowiek, czarny, żółty, jakikolwiek, który szukał Boga w swoim sercu. Nieważne, czy on wiedział, że Bóg jest w drzewie, nieważne, że wiedział, że Bóg jest słońcem, to nie było ważne. Ważne było, czy robił to szczerze, czy nie. To było bardzo ważne. Czy taki murzyn, który tam gdzieś w tej Afryce sobie biegał i on na przykład wiedział, że słońce jest Bogiem, prawda? Bo nie znał prawa mojżeszowego, bo prawo mojżeszowe znali tylko Żydzi, prawda? Jakieś ewentualnie narody poboczne, nikt więcej tego nie znał, prawda? Ale właśnie jakiś taki murzyn, on był przekonany, że słońce jest Bogiem i on w swoim sercu, bo to jest niesamowicie ważne, co teraz mówię, bo jaki jest Bóg, chcę, żebyście zrozumieli. On w swoim sercu realnie szukał tego Boga. Jego matka mogła być religijna, oddawała część słońcu, ojciec religijny. A on szukał Boga. I on szedł też i kłaniał się temu słońcu. Rozumiecie? Ale on w tym widział Boga. To był sprawiedliwy. I o tym mówi nam Pismo Święte. Nie ma Jezusa, nie ma Ewangelii. Prawo żydowskie nie dociera nigdzie. Ludzie na ziemi dzielą się na sprawiedliwych po ludzku i niesprawiedliwych po ludzku. Niesprawiedliwi po ludzku to ci, którzy tego Boga nie szukają. To ludzie, którzy mają wywalone na wszystko. Są też religijni, są różni, ale są też ludzie sprawiedliwi, którzy szukają tego Boga. Prawdziwie szukają Boga. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek czytaliście książkę pod tytułem Oni znali swojego Boga. Ja was zachęcam do tego. To są dwie książki, bardzo stare, pokazujące świadectwa na przestrzeni 2000 lat. Zebrane świadectwa już. Z różnych miejsc. Katolicy, protestanci, przeróżne rzeczy. Mamy takie opisy historii ludzi. Jest opisane, jedna z tych historii jest niesamowita, bo jest opisany murzyn. To było gdzieś w XIX wieku, czy w XVIII, ja już nie pamiętam. I on w ogóle nie miał pojęcia o Bogu, jakieś tam plemię murzyńskie sobie było w Afryce. I to był chłopiec, tam 12-letni czy jakiś. I został porwany przez handlarzy niewolników i on jakoś im uciekł, tym handlarzom niewolników, i on się gdzieś przedzierał przez burz i złapali go jacyś, nie wiem, czy to z innego plemienia, i go bardzo poranili i przywiązali go do drzewa, jakby pewnego rodzaju ofiarę z niego zrobili. On wisiał na tym drzewie i umierał, ten chłopiec, nie? I wiecie, on nie znał Boga. On nie wiedział o Bogu Jahwe, on nie wiedział o Jezusie, on nie wiedział o takich rzeczy. Ale on miał szczere serce. I on zaczął modlić się do Boga w tym szczerym sercu.
do Boga, który wiedział, że jest, że jest jakiś Bóg. I on się modli do tego Boga. I ten chłopiec, tam następuje nadprzyrodzona ingerencja. On się wyswobadza z tych więzów. On dociera do wybrzeża. On się dostaje na statek. Rozumiecie? W przeciwny sposób. Murzyny. Dociera do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych dociera do jakiejś, znajduje się, zaczyna być w jakiejś rodzinie. Tam dopiero oddaje życie Jezusowi. Rozumiecie? Dopiero spotyka się z tym Bogiem, który go wyrwał w ogóle z tego puszu. Widzimy, że w ogóle człowiek w ogóle nie wiedział o Bogu, tak? Ale to jest napisane w mojej Biblii. List do Rzymian, żebyście zrozumieli bardzo ważne zagadnienie, bo to też Pan pomoże. List do Rzymian, pierwszy rozdział, jest napisane tak. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu, posłuchajcie teraz, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, i to jest kluczowe, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być, i teraz słuchaj, od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, iż nic nie mają na swoją obronę. A więc staje sobie gość, jakiś papagień, i patrzy w bambus czy w coś, a jego serce jest szczere i on nigdy nie słyszał Ewangelii. I on się modli do Boga, patrząc w bambus. Rozumiesz? I ten człowiek w czasach przedchrystusowych uznany byłby za sprawiedliwego, bo on był szczery. To było szczere serce. I w miejscu zwanym rajem, tak, znajdowali się umarli sprawiedliwi według ludzkiego porządku. A w miejscu zwanym krainą śmierci, w tej drugiej części Szeolu, znajdowali się umarli niesprawiedliwi według ludzkiego porządku. Czyli drugiego rodzaju religijni, bałwochwalcy, ci, którzy byli nieszczerzy. Rozumiecie? Nieszczerzy. Nieprawdziwi w swoich sercach. Bóg zawsze wszystko podnosił do rangi serca u człowieka. Zawsze. I teraz Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 22-26. 16 rozdział, 22-26. Mamy opisaną historię Łazarza i bogacza. I to jest bardzo jasno określone. Chcę, żebyście o tym sobie poczytali, ja nie będę tego czytał, ale żebyście zrozumieli, jaka to była różnica. Tam była wielka różnica. Wielka różnica. Tam w pewnym sensie nie można było na tych wymieszać się w tym Szeolu. Oni tam byli osobno. Miejsce Szeolu, zwane rajem, to było miejsce pewnego rodzaju odpoczynienia. Tam to nie było niebo, tam nie było Boga, ale tam nie było cierpień pośmiertnych. W miejscu Szeolu, zwanego krainą śmierci, były cierpienia pośmiertne. Ja też chcę rozwiać od razu pewnego rodzaju wątpliwości na temat piekła i cierpień pośmiertnych. To jest z tych bzdur, że tam demony męczą ludzi, tam gdzieś pokazują. W ogóle to nieprawda jest. W ogóle porzućcie takie to głupawe myślenie. Te świadectwa, które składają ludzie, tak, to są związane, człowiek złoży tylko takie świadectwo, jakie jest w stanie jego umysłu. Rozumiesz? Powiem krótko. Umierający katolicy, na przykład, którzy przeżyli śmierć kliniczną, widzieli Marię. Jeszcze nie spotkałem katolika, żeby tam nie spotkał jakiejś tam Marii czy kogoś. Nie zawsze nas spotyka. Protestanci nie. Tak, nie, oni nie spotykają, do Jezusa. Ja to takie, dlatego wszystko takie nie, to mnie, kurczę, no przecież ja nie mam, rozumiem, 12 lat tych kręconych włosów. No, ja rozumiem, że ludzie mają tam spotkanie z Bogiem jakieś, często się nawracali tak naprawdę dopiero po śmierci, potem tutaj przychodzili z powrotem, wychodzili z tych
z tych różnych rzeczy. Natomiast to jest bardzo, bardzo subiektywny temat. Prawdą jest to, że te cierpienia, zarówno w tamtej części Szeolu, jak i w dzisiejszej krainie śmierci, są związane zupełnie z czymś innym. Ja, żeby to zobrazować, to często ludziom tłumaczę mnie taką rzecz. Posłuchaj, jak chce ci się pić, czujesz pragnienie, tak? To jak ty umrzesz i pójdziesz do piekła, tak? To będziesz czuł pragnienie ustawicznie na przykład, wzmożone o 1000000%. Więc życzę wszystkiego dobrego. Każde pragnienie, jakiekolwiek, fizyczne, emocjonalne, będzie wzmożone o 1000000%. Będziesz czuł się 1000000% bardziej samotny, zaniedbany, odrzucony. Rozumiesz, o co chodzi? Najgłębsze objawienie, jakie kiedykolwiek znalazłem, opisane w języku polskim, to jest objawienie Luisa, autora opowieści Znani, który napisał książkę Objawienie swoje. To był nasz brat w Chrystusie, jak wiecie, wypełniony Duchem Świętym. Objawienie pod tytułem Rozwód ostateczny. I to jest fenomenalne objawienie na temat krainy śmierci. On miał objawienie na temat krainy śmierci. Nie? I to w ogóle było niesamowite. On mówi, że widział Napoleona. Mówi, że widział Napoleona, który dalej tam krążył i myślał, że dalej jest, że żyje tutaj. Bo tam w krainie śmierci ludzie myślą, że żyją. Tak. Tam nie wiedzą, że oni umarli. Oni myślą, że dalej żyją. Rozumiem? Wyobraź sobie. Wszystko jest chaotyczne, wszystko chaotyczne. Nie możesz znaleźć swojej rodziny, nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, co robić. Pragniesz, szukasz, rozumiesz? Nie potrafisz złapać własnej istoty. Schizofrenia do potęgi X. Szok. On widział Napoleona, który dalej krążył w swoim mieszkaniu, rozumiesz? I knuł, jak podbić Europę. Mówi, widział ludzi, którzy zdejmowali buty, trawa była, pragnęli stanąć nogą na trawie i nie czuli jej. I cierpieli tak, jakby ktoś ich rozrywał od środka. Nie? To są bardzo ważne rzeczy. Nie? Dusza pozbawiona ciała, rozumiecie? Gdzie nie ma atmosfery Ducha Świętego, to jest dramat. To jest coś podobnego do tego, jak komuś usunął nogę czy rękę, a on dalej czuje, że go swędzi. Spędzi cię ucięta noga i nie możesz się podrapać. Rozumiesz? A teraz wyobraź sobie, że nie masz ciała. I jesteś w miejscu, w którym nie ma obecności Bożej. Ani grama miłości. A chcesz tego, czego chcesz dziś. Chcesz czułości, chcesz bliskości, chcesz jedzenia, chcesz picia. Nie możesz tego dotknąć, to jest piekło. Gdy Jezus umarł, teraz posłuchajcie bardzo ważnej rzeczy, to przez 3 dni był w krainie śmierci, czyli w Szeolu. Zarówno w Szeolu, jak i w raju. Znaczy zarówno w krainie śmierci, jak i w raju, czyli w Szeolu. Dotarł tam do każdego i każdemu ogłosił Ewangelię. Ci, co ją przyjęli, zostali zbawieni i trafili do nieba. Zwiastował też oczekującym, zwiastował oczekującym zarówno sprawiedliwym, jak i niesprawiedliwym. On to robił tam. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział. 18-19. 18-20. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele prawdziwie ponieść śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne. Gdy Bóg cierpliwie czekał na dni Noego, kiedy budowano arkę, które tylko niewielu, to jest 8 dużo całego przystania. Co robi Jezus? Przez 3 dni głosił Ewangelię. Głosił Ewangelię sprawiedliwym i niesprawiedliwym.
podszedł do Abrahama, spojrzał mu w oczy. Powiedział: Abrahamie, czy wierzysz, że umarłem za twoje grzechy? Rozumiesz? Noe, czy wierzysz, że umarłem za twoje grzechy? Eliaszu, chodź tutaj. Czy wierzysz, że umarłem za twoje grzechy, Eliaszu? Oto jestem. Poszedł też do niesprawiedliwych. Chodził po nich i pytał: czy wierzysz, że umarłem za twoje grzechy? Powiem więcej. Wielu z tych ludzi uwierzyło tam w niego. Wielu uwierzyło. Między innymi na podstawie tej informacji, jak jeszcze kilku innych, w Kościele katolickim złożono formułę czyśćca. Tylko ta rzecz już nigdy nie nastąpiła i nigdy nie nastąpi. Jezus raz tam poszedł i dał szansę tym wszystkim ludziom, którzy umarli do tej pory. Tam była najpotężniejsza ewangelizacja w historii w ogóle chrześcijaństwa. Wszyscy ludzie, którzy umarli przed przyjściem Jezusa na ziemię, przed Jego śmiercią, usłyszeli osobiście Ewangelię od Mesjasza. Tam w Szeolu. I teraz o co chodzi? Ci z tych niesprawiedliwych, którzy przyjęli Ewangelię, zostali przeprowadzeni przez Jezusa do miejsca, które było przeznaczone dla sprawiedliwych, czyli do raju. I teraz posłuchajcie, cały raj został podniesiony do nieba, jak na potężnej platformie. I to, co zostało już na dole, to jest coś, co nazywamy dzisiaj piekłem, czyli krainą śmierci. Tam już nie ma sprawiedliwych. Dzisiaj każdy sprawiedliwy, czyli, a dzisiaj sprawiedliwym nazywamy tego, który narodził się z Bożego Ducha, tak? Trafia do nieba. A nawet jeżeli ktoś nie spotka, nie ma ogłoszonej Ewangelii, tak? Ale realnie szuka Boga, to mamy obietnicę właśnie w liście do Rzymian, że na pewno będzie miał osobiste objawienie Mesjasza. Tak jak to jest z naszymi braćmi, którzy stają się tymi braćmi, idąc do Mekki na przykład. Są wyznawcami Allaha, kładą się w Mekce spać, tak? I w nocy przychodzi do nich Jezus, bo oni naprawdę szukają Boga. Znamy masę przypadków dzisiaj, kiedy muzułmanie czytają Koran i oddają życie Jezusowi, bo On jest opisany w Koranie. Ja głosiłem wielu muzułmanów. Jednemu pamiętam, mówiłem: dokładnie czytaj Koran. Mówi: nie chcę twojego pisma. Ja mówię: to czytaj Koran. Mówię: czytasz Koran? Się patrzy na mnie. Jak to? Ja mówię: srak to. Jesteś muzułmanem? Jestem. Ja mówię: czytaj Koran. On mówi: jeszcze nigdy nikt nie powiedział z chrześcijan, że Koran czyta. Mówię: bo ty nie czytasz. Jesteś jak przeciętny katolik polski. Masz Koran? Mówię: mam. Ja mówię: to czytaj Koran. Bo tam jest opisany Mesjasz. Jak chodził i uzdrawiał. Jak chodził i głosił Boga. Tam jest opisany, mówię, syn Allaha, który stworzył ci drogę do niego. Mówię: nie znasz Allaha. Ja znam Allaha. Jasna, a nie ty. Przez Chrystusa każdego wypiłem, wiesz? Każdego. Ja stałem na ulicy w Warszawie i jak muzułmanie weszli do Polski, przecież robiliśmy ewangelizację. Pamiętam, starych tych było dużo, tak? Ja mówiłem: kto zna Allaha? Kto z was? Kto prawdziwie zna Allaha? Nikt z was nie zna, bo nie znacie drogi do Niego, którym jest Jezus. Jezus jest jeden Bóg i jedna droga do Niego. Jest jeden Bóg. Nie ma innych Bogów. Jest jedna droga. Jedna droga. Tą drogą jest Jezus. Nie oddasz życia Jezusowi, tak? To nie trafisz do Allaha. I tyle. Będziesz miał przesranie. I oni się patrzyli. Pamiętam, jeden podszedł, kozak wtedy. I mówił: tak, to akurat nie był ty. To nie był akurat muzułmanin, tylko to był judaizujący taki. Polak, tylko taki judaista. Ja znam Boga Jahwe.
Ja mówię, nie znasz żadnego Jahwe. Oni nie znają Allaha, a ty nie znasz Jahwe. Nic nie znacie. A mówię, ale ja ci mogę powiedzieć, bo ja znam Jahwe. Powiedzieć ci, jak do niego dotrzeć. Mówię, daj mi rękę. Dał mi rękę, jak go rąpnęło o ziemię, ja mówię, to jest Jahwe. Mówię, czy teraz wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? On leży, wierzę, wierzę. No, przy złotych razem poszedł na ulicy. Wierzę. Ja mówię, dobrze, tak czyni. No to, rozumiecie, bo to tam bzdury gadają w ogóle, wiesz. Chrześcijanie, którzy nie mają pojęcia, krzyczą na nich, Allah to nie Bóg. Ja mówię, a kto to jest? Heniek z poczty. Jest jeden Bóg. Jeden Bóg. Tu nie jest problem. Jedni go nazywają tak, drugi to jest nieważne. To jest jeden Bóg. Tu chodzi o drogę do tego Boga. Drogą jest Jezus. Drogą nie jest Mahomet, drogą nie jest Budda, drogą nie jest jakaś inna zaraza. Rozumiesz? Tylko Jezus. To jest droga. Chcesz, to sobie go nazywa jak chcesz. Dzisiaj kupa muzułmanów się nawraca do Jezusa, oddaje mu życie, tak? To jest ich ostatnia podróż do Mekki. Wiesz, dlaczego mówię o Mekce? Bo tam się kupa ich nawraca teraz. Taki jest czas. Po prostu. Zerwana zasłona, czytaliście taką książkę? No. Leżała w łóżku, sparaliżowana 17 lat. Czy Koran zaczytała? Tak? Modliła się do wszystkich proroków, którzy tam byli. Modliła się do Mahometa. Mahomecie, pomóż mi. Pomóż mi. Staw się za mną do Allaha. Niech mnie uzdrowi. Kiszka, kiszka, kiszka. Przedziała dalej. Jezus chodził. Jezus, syn Maryi. Jezus, Jezusie, synu Maryi. Staw się za mną do Allaha. I nagle światłość, bum, w pokoju. Człowieku, weźcie aniołowie. I Jezus, my jesteśmy. Mówi, wstań i chodź. Jak wyszła, jej ojciec był mułom. Takim kapłanem w ogóle muzułmańskim. Ona 17 lat nie chodziła. Wyszła, mówi, do rodziny. Czujesz klimat? Dobry dom muzułmański, wiesz, taki bogaty. Ona wychodzi w ogóle z pokoju, mówi, Jezus, syn Maryi mnie uzdrowił i stoi przed. A oni w ogóle wierzą. Ona przeczytała o nim w Koranie. Mówi, zamierzam o tym wszystkim opowiadać. Przecież ją zabić chcieli. Na początku jej tłumaczyli, ale to nie. Ona mówi, nie. Oni mówią, to Mahomet. Nie, nie Mahomet. Modliłam się do Mahometa. Modliłam się tyle lat do Mahometa. Nic mi nie załatwił Mahomet. A pomodliłam się do Jezusa i przyszedł do mnie i mnie uzdrowił. Ja będę mówiła o Jezusie. Musiałabym emigrować. Babeczka do Anglii pojechała, jakiegoś tam znalazła faceta wierzącego, żyją i tam pisze, wyrok śmierci na nią jest. No. Ale zanim wyjechała, dwie osoby wskrzesiła z martwych. W imieniu Jezusa. Ogłosiła Ewangelię całej rodzinie. Rozumiesz? Wiecie, to są bardzo ważne, żebyśmy też. My, jako ruch przebudzeniowy, musimy rozumieć zjawisko, o co tu chodzi w ogóle w tym wszystkim. To Chrystus, to jest w ogóle temat numer jeden. On wchodzi do Szeolu, ludzie, on wjechał do Szeolu. Człowiek wjechał do piekła, jak Microsoft na rynek i wszystkim głosił, że jest żywy. I mówił, ja zaraz stanę z martwych. Czujesz klimat? Jaka jazda. Gość przychodzi, przychodzi z tej krainy śmierci do raju, w ogóle wiesz, porusza się, wszyscy w ogóle wiesz, wow! Szok! Głosi duchom będącym w więzieniu. Tak wyglądała sprawa Szeolu. Dobrze, lecimy dalej. Jak wyglądała, jak wyglądają dalsze losy zmartwychwstania po zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsza rzecz opisana w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 53 werset. Ci, którzy umarli za czasów ziemskiego Jezusa i byli pochowani w pobliżu miejsca, gdzie umarł Jezus. A więc, Jezus staje z martwych jako pierwszy, tak? Pamiętacie, co się dzieje? Dalej? Wszyscy dookoła. Groby pękają. W Jerozolimie. Pękają groby. A więc zobaczcie, on otwiera drogę zmartwienia. Ja wam pokazuję genezę, jak to wygląda. On pierwszy rozrywa wrota śmierci. Co się dzieje? Jest taka moc, że
cmentarze, tak, zaczynają w ogóle groby pękać i wstają ludzie. Czy to jest szok? Czy tam musiało być coś takiego, co po prostu przekraczało ludzkie myślenie? Ale mamy taki opis w Piśmie Świętym. Widzimy dalej, że w pierwszym liście Tesaloniczan 4:13-16 widzimy, że kolejnymi przeznaczonymi do zmartwychwstania to ci, którzy umarli jako narodzeni z Bożego Ducha. Czyli ci ludzie, którzy umarli i dalej jeszcze będą umierać, bo jeszcze te przyjście Jezusa jest, nie wiemy kiedy on przyjdzie, ale ci, którzy umarli jako odrodzeni z Bożego Ducha, czy też umrą jako odrodzeni z Bożego Ducha, oni wstaną następni. I kolejna rzecz, opisana w 1 Tesaloniczan 4:17, ci, którzy są narodzeni z Bożego Ducha i pozostają na ziemi podczas powrotu Jezusa. Ci ludzie będą uczestnikami tak zwanego porwania Kościoła. Porwanie Kościoła będzie w pewnym sensie odbywało się w jednej bryle czasowej ze zmartwychwstaniem tych, którzy w Chrystusie Jezusie poumierali. Zostaną zabrani ludzie odrodzeni z Bożego Ducha z ziemi i w pewnym miejscu, zwanym okręgami niebieskimi, tak? Oni zbiorą się łącznie z tymi, którzy umarli w Chrystusie wcześniej. Tam będzie jedno wielkie zebranie i jakby na którego czele stanie Jezus i ta cała ekipa zejdzie na ziemię. Natomiast, i to jest bardzo zbliżone w czasie, Biblia nam pokazuje, że nieco wcześniej, czyli jako pierwsi wstają ci, tak, którzy już umarli, którzy fizycznie już umarli. Że to porwanie jest jakby dopełnieniem tego zjawiska, ale jest to w zasadzie jedna bryła czasowa. Bo to zejście potem jest jednolite, prawda? Zejście jest jednolite. Zmartwychwstali, którzy umarli wcześniej i zmartwychwstali i ci, którzy zostali porwani, otrzymają nowe ciała automatycznie, bo już te zarówno ci, którzy są porwani z ziemi, jak ci, którzy są wzbudzeni z martwych, otrzymują nowe uwielbione ciała, bo my na ziemi z Jezusem już zejdziemy w uwielbionych ciałach. Czyli w tych okręgach niebieskich nastąpi przedziwna rzecz, czyli jakby uruchomienie tych nowych, uwielbionych ciał. Bo my nie zejdziemy jako duchy. My nie zejdziemy jako byty niedotykalne. Czyli ci, którzy umarli, bracia i siostry, i ci, którzy zostali porwani, bracia i siostry, oni jakby, no bo ciała zostaną tych tutaj, jakby rzeczy po nich zostaną tutaj na ziemi, natomiast ich ciała będą w tej sekundzie przemienione. Czyli te ciała są przemieniane, a tamte są nadane. Bo tamci nie mają tych ciał, więc im są nadane ciała, a te są przemienione w momencie poderwania z ziemi. Rozumiecie? To tak, w ten sposób to będzie wyglądało. Przy spotkaniu w okręgach niebieskich, tak już trzy obydwie grupy będą miały nowe ciała. I to będzie ekipa w nowych ciałach. W nowych uwielbionych ciałach. Jak to będzie wyglądało technicznie? Nie mam żadnego pojęcia. Dlaczego to ma być tak? Też nie wiem. Nie jest to ważne, natomiast ważna jest geneza tego zjawiska. I teraz tak. Tutaj, a może najpierw, zanim powiem o wielkim ucisku, to powiem wam o specyfice uwielbionego ciała. Bo ja chcę, żebyście rozumieli, jak śmierć się różni od życia. Teraz ciało jest zniszczalne. Ciało, które posiadać jest zniszczalne. Dostaniemy ciała niezniszczalne. To będą niezniszczalne ciała, bo te ciała będą służyły nam wieczności. One będą już zawsze. Teraz ciało jest śmiertelne, a dostaniemy zupełnie nieśmiertelne, że ono nie umrze nigdy już. Będą ciała nieumieralne. W ogóle. One nigdy nie umrą. A więc nie zestarzeją się,
To też jest w ogóle bardzo ciekawe. Musimy się liczyć z tym, że zmieni się znowu konfiguracja rzeczywistości na Ziemi. Nawet podczas tysiącletniego królestwa. A dlatego, że jak pamiętacie, przed Noem to w ogóle było inaczej. Nie padał deszcz. Była inna sytuacja, jeżeli chodzi o wilgoć. Była inna formuła roślinna. Woda się wydobywała z ziemi. Nikt nie wiedział o deszczu. Jak w ogóle Noe powiedział, że będzie deszcz padał, to wszyscy mówią, co to jest deszcz? Co ty budujesz tutaj? Deszcz? To nie znali pojęcia deszczu. Tak jakby nie wiem, dzisiaj powiedział ci jakieś słowo, nie wiem, smokofilomidane, ktoś powiedział, co to w ogóle jest. Nie wiem, co to jest. Oni wiedzieli, że to jest deszcz. Nikt tego nie umiał w ogóle ogarnąć w swoim myśle, tak? Ale życie kwitło, bo ziemia wydawała wilgoć. Przecież dlaczego Noe się upił? Przecież Noe się nie upił, bo był alkoholikiem. Noe się upił, bo on zawsze tu sobie, on tu też sobie sadził te winogrona na ziemi, pił se sok. Tylko że potem jak się po potopie zmieniła w ogóle konfiguracja środowiska, to nastąpił proces gnilny. Noe se w ogóle naważył tego soku, taka ta fermentacja nastąpiła. Że tu nic nie fermentowało na ziemi. No tak mu sfermentowało, chłopina wypił ten sok, no i koniec. To farmiał. Jeszcze nie miał. Normalnie miał wino. Bo nic nie gnił. Nie było procesów gnilnych. Nie było fermentacji. Skoro nie było, wiesz, ja też uważam, że ciała funkcjonowały inaczej, dlatego one się nie psuły w ogóle. Jakby i prawdopodobnie nastąpi przywrócenie jakby tej formuły środowiska, które było wcześniej, lub też zupełnie się zmieni ta formuła środowiska. No bo my będziemy mimo wszystko jeszcze żyli na tej nowej ziemi kupę lat w tych nowych ciałach. Prawda? A one już nie będą się psuły, one już nie będą umierały. Przecież pamiętacie, że w ogóle Jezus wstaje z martwych i mówi do kobiet, nie dotykajcie mnie. Nie dotykajcie mnie w ogóle. Tak. Bo jakby nie chce, on ma, tam następuje to, że on ma, nie ma Te ciało, ono w ogóle w pewnym sensie nie może mieć kontaktu też. Dlaczego? Też nie wiem. Ale wiem, że prawdopodobnie, żeby nasze uwielbione ciało mogło żyć na ziemi, to będzie musiała być zmieniona konfiguracja w środowisku. Coś będzie musiało współpracować. Bóg jest mądry, Bóg nie bierze ryby i nie mówi, żyj na pustyni, no bo on powołał dla niej wodę. Więc jakby tutaj to musi wszystko współgrać. Na pewno natomiast te ciała będą niezniszczalne i nieśmiertelne. Teraz ciało jest poniżone, czyli ma ograniczone możliwości czasoprzestrzenne. Natomiast nowe ciało będzie nieograniczone. Będzie nieograniczone to ciało, absolutnie i zupełnie. My dostaniemy ciało chwalebne, czyli nie podlegające żadnym ograniczeniom. Wiecie, dlaczego nie widać aniołów? Dlatego, że poruszają się z szybkością większą niż światło. To jest powód taki, dla którego nie widać anioła. Anioł, żebyś mógł go zobaczyć, musi się zatrzymać, zwolnić. Po prostu. Dlaczego wielokroć odczuwasz obecność aniołstwa? Wiesz, że są aniołowie, a nie widzisz tych aniołów. No dlatego, że on się porusza. On się porusza. W jednym kościele w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa Revival Church. TBN, nie przepraszam, nie TBN, tylko inna stacja. Chociaż zapomniałem, jak ta stacja się nazywa. GOT TV. Przez 3 lata za darmo przyjeżdżali i filmowali ich nabożeństwo. To był jedyny precedens w historii Stanów Zjednoczonych. Znaczy od kiedy GOT TV w ogóle powstało, nie? Że oni nie chcieli pieniędzy za to, sami przyjeżdżali. No bo w tym kościele były możliwości sfilmowania aniołów. Ten pastor mówi, no my się przyzwyczailiśmy do tego. Ja w ogóle bardzo lubię ten kościół sobie i lubię ich, bo to jedyne takie miejsce, które nie budzi moich kontrowersji. Nie budzi we mnie kontrowersji. Pastor się nazywa Steve Gray. Jego nie ma nauczeń po polsku w zasadzie, wiecie tam. On jest bardzo nielubiany pastor w kręgach Stanów Zjednoczonych.
mega normalny facet. Ja byłem w jego w swoim życiu raz na jego spotkaniu i powiem szczerze, byłem dwa razy w Polsce. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będzie, może. Zobaczymy, będą losy też nasze wyglądały dalej w tym temacie. Natomiast on po prostu, my się mówi, przyzwyczailiśmy do tego. Tu one są, po prostu je zwalniają, wiesz. Tańczą sobie czasem. Anioł musi zwolnić. Dlaczego? Bo anioł ma ciało, aniołowie mają ciała. To nie są duchy. Wszystko, w ogóle wszystko, żeby się pojawiło w atmosferze ziemskiej, mogło zafunkcjonować, to musi funkcjonować w ciele, bo inaczej to jest wizja tylko. To jest wizja. To nie ma tak, że anioł tu przychodzi jako duch i tam z tobą rozmawia, czy coś, to nie. On ma swoje ciało, to nazywa się duchowe ciało, o czym pisze Paweł, że są ciała, jest ciało cielesne, ciało duchowe, czyli istnieje coś takiego jak ciało duchowe, a to jest ciało. I my otrzymamy chwalebne ciała. Ciała, które nie będą podlegały czasoprzestrzeni, a więc będą się poruszały z niesamowitą szybkością, będą mogły się przemieszczać, nie będzie ich ograniczał ani czas, ani przestrzeń. Takie ciała dostaniemy. Ciała, przy których materia będzie poddana. Teraz nasze ciało słucha duszy, a nowe ciało będzie słuchać bezpośrednio ducha. Bo teraz ciało nasze, ono musi posłuchać duszy najpierw, ono słucha naszej psychiki, a ciało uwielbione, ono będzie słuchało bezpośrednio ducha. Tak jak było zjednoczone z duszą, tak będzie zjednoczone z duchem. Bo i dusza będzie zjednoczona z duchem, tam będzie w ogóle, jakby dusza jest, będzie, jest w tej nowej konfiguracji, jest tylko duch i ciało. Dusza, ona jest wmontowana w ducha. Jest to jedna formuła. My dzisiaj tak funkcjonujemy jak teraz, że to jest w pewnym sensie rozdzielone. W ciele uwielbionym nie będzie rozdzielone. Krótko powiedziawszy, kiedy Bóg coś ci powie, tak? To ty natychmiast to wykonasz. Nie będziesz miał grama wątpliwości, jak anioł. To nie to, że ty to zrobisz z musu czy coś, tylko będzie to dla ciebie tak jasne, będziesz miał tak 100% używalności umysłu. Rozumiem, o co chodzi? To mnie poddasz wątpliwość. Już nie będziesz arogancki, w ogóle nie będziesz, będzie raczej jasne. Pan powiedział, no to oczywiście Pan powiedział, to już lecę. To już robię, to już jestem w tym, tak? W ten sposób doskonały. Teraz chcę dotknąć, zanim ruszymy dalej z kolejnymi osobami, które będą wstawać z martwych, chcę ruszyć temat wielkiego ucisku. Pierwsza rzecz podstawowa to jest taka, że my nie będziemy podczas wielkiego ucisku na ziemi. Dlatego, że ja to poruszam w sądach Bożych. Będę mówił o tym w temacie sądu, kiedy będę mówił o sądach Bożych. Natomiast w czasie wielkiego ucisku nas nie ma. My jesteśmy porwani przed wielkim uciskiem. My nie przebywamy na ziemi podczas wielkiego ucisku. Ale podczas wielkiego ucisku my będziemy już w pogotowiu. Krótko powiedziawszy, na ziemi przez 3,5 roku, załóżmy, to jest 3,5 roku, to jest zresztą mało ważne, a na ziemi przez te 3,5 roku, czy tam ileś, będzie ten wielki ucisk, a my już w okręgach niebieskich będziemy oczekiwać, bo my już będziemy w nowych ciałach. Zarówno ci, którzy umarli w Chrystusie, jak i ci, którzy zostali porwani, bo porwanie Kościoła jest przed wielkim uciskiem. I my już w okręgach niebieskich, czyli tak na tak zwanym skraju nieba, jesteśmy w pogotowiu i my oczekujemy wraz z Jezusem. Tutaj natomiast trwa wielki ucisk. My czekamy. Czym będzie to czekanie? Nie wiem. Na pewno nie będzie zejścia. To jeszcze nie będzie czas zejścia. Bo muszą nastąpić kolejne elementy zmartwychwstania. A więc następni, którzy zmartwychwstają, to ci, którzy podczas wielkiego ucisku nawracają się do Boga i żyją w wierze w Niego. I często przez to tracą życie. Jak będzie wyglądała sytuacja nawracania się ludzi podczas wielkiego ucisku? No inaczej niż teraz. Bo podczas wielkiego ucisku, w ogóle wielki ucisk, sama specyfika wielkiego ucisku jest związana z tym, że Duch Święty odchodzi z ziemi. I na ziemi następuje okonło, czyli czas, którego nie znamy.
Jest to czas, który będzie podobnym czasem do czasu przed zesłaniem Ducha Świętego na ziemię. Czyli przed przyjściem Jezusa, przed Jego śmiercią, przed Jego zmartwychwstaniem. A więc no, nikt nie będzie przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. No bo nie będzie Ducha Świętego. A więc te nawracania ludzi, one nie będą nawracaniami takimi jak dzisiaj. Będzie o wiele trudniej. Dzisiaj do niewierzącego człowieka, który słyszy, dzisiaj ludzie, my żyjemy w najlepszej epoce od początku wszechświata, lepszej nie było. Dzisiaj idzie sobie w ogóle grzesznik po ulicy, słyszy Ewangelię, wpuszcza słowo do swojego umysłu, zaczyna nim rozmyślać. Rozumiesz? I zaczyna być przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To jest dzisiaj tak proste, że niewykorzystanie tego czasu na ewangelizację to jest czysta ignorancja w ogóle. Dzisiaj to trzeba głosić. Ile wlezie. Bo dzisiaj jest mega szansa dla ludzi. W wielkim ucisku nie będzie takiej szansy. Rozumiesz? Nie będzie. Ludzie będą musieli na podstawie różnych sytuacji, zjawisk, oczywiście Biblia będzie, to wszystko będzie, ale oni będą mieli mega utrudnione zjawisko. Wyobraź sobie teraz, tylko taki ci rzucam taką sytuację, że miałbyś się nawrócić bez przekonania przez Ducha Świętego o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. No cholernie trudna sprawa. Rozumiesz? To trudne jest. Ale jest to możliwe. Znaczy, dzisiaj to jest jedyna możliwość. Ale kiedy ta era się skończy, będzie era wielkiego ucisku, tak zwana, i w tej erze wielkiego ucisku będzie inna forma. Czyli ludzie, którzy tam będą nawracali się, to będą ludzie, którzy będą się opowiadać za tym, że są wierzący w Jezusa. I co oczywiście będą mieli? Potworne co? Prześladowania. Mamy opisy w Biblii, że na przykład ludzie będą zaczipowani. I bez tego chipu, w cudzysłowie, bez tego znamienia wersji, dzisiaj już wiemy, że to będą chipy różnego rodzaju, nie będzie można sprzedawać ani kupować. I bardzo prosta sprawa. Idzie sobie człowiek do pracy, bo my też nie patrzymy na to, że to będzie jakaś globalna wojna czy coś w tym rodzaju, bo tak też nie będzie potrzeby w ucisku, to nie będzie coś takiego. Ale idzie sobie człowiek podjąć pracę. No bo żeby mieć pieniądze, musi mieć pracę, tak? I teraz wyobraź sobie, że w pracy zadają pytanie. W ankiecie jest takie, czy wierzysz w Jezusa? Wierzy. I on mówi, no wierzę. To nie dostajesz pracy. Kto wierzy w Jezusa, ten nie pracuje. Nie ma też pieniędzy w związku z tym. I koniec. Powiem więcej. Jakieś jest globalne biuro ze swoimi oddziałami po całym świecie, tak? Czy w różnych narodach odrębne, ale są proste informacje. Ten, tak, kto wierzy w Jezusa, nie otrzymuje, tak, chipu, który pozwala mu wejść do sklepu. A więc ludzie wierzący nie mają prawa na przykład iść sobie kupić. Nikt ci nie sprzeda Bóg, jak się w ogóle nie odbijesz na komputerze. No i szok. I co masz robić? Umierasz z głodu. Albo zaczynasz wyrzekać się w ogóle tego Jezusa, w którego uwierzyłeś. Idziesz na kompromisy. Widzisz, jak twoje dzieci umierają z głodu. Zaczynają mieć kłopociki, tak? To o tym mówimy. To będzie o wiele bardziej kosmicznie wyglądało niż archaicznie. Wiecie. Również w apogeum wielkiego ucisku ludzie, którzy wierzyli w Jezusa, będą, tak? Mordowani. Staną się pewnego rodzaju w ogóle najgorszym gatunkiem istniejącym na ziemi. I wiecie, ci, którzy wytrwają, ci, którzy nie zaprą się, prawda? To wtedy ci ludzie będą podlegać pod kolejny element zmartwychwstania. Czyli wszyscy ci, którzy w wielkim ucisku będą ścinani, będą umierali, nie wyprą się Jezusa, będzie zupełnie inna przestrzeń, tak? Będą szli do nieba, a my będziemy czekać już na początku tego nieba w okręgach niebieskich, tak? Będą wchodzili pod kolejne elementy zmartwychwstania i będą do nas co? Dołączać.
dołączać. Aż do końca wielkiego ucisku. Aż do końca. Będą otrzymywali uwielbione ciała i dołączani będą do ekipy. I tu macie opisane. Objawieniu Jana, 11 rozdział, 9 werset, 22 oraz 20 rozdział od 4 do 6. I tu się kończy zmartwychwstanie wierzących. Czyli widzimy zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie, tak? Łącznie z tymi, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela w Szeolu, łącznie z tymi, którzy zostali porwani, otrzymali uwielbione ciała, tak? I kończy się zmartwychwstanie wierzących. No i mamy kolejne etap zmartwychwstania, zmartwychwstanie niewierzących. Objawienie Jana, 20 rozdział, 11-15, to sobie poczytacie. Te zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem na co? Na sąd. Ci ludzie nie dostają już uwielbionych ciał. Ale co im zostaje dane? Ciało haniebne. Czym jest haniebne ciało? W przeciwieństwie do ciała chwalebnego, tak? Jest to również ciało, które nie będzie umierać. Ale nie jest to ciało, które nie będzie niszczeć. Ponieważ ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha dostaną te ciała haniebne i staną w nich na sąd przed wielkim białym tronem. I tam zostanie otwarta księga z ich uczynkami, o czym będę mówił na kolejnym spotkaniu. I na podstawie ich uczynków otrzymają karę stosowną do ich uczynków, tak zwanej drugiej śmierci, czyli w Gehennie. I pójdą tam w ciałach. Oni tam nie pójdą bez ciała. I nastąpi tam cały system cierpień związanych z ich ciałami. I jak to będzie wyglądać, nikt z tego nie wie. Osobiście nie słyszałem niczyich objawień na temat Gehenny. Sam też nie wiem. Wiem, że tam będzie śmierć rzucona. Wiem, że tam będzie szatan rzucony. Też tam, wiem, że tam będą demony wrzucone. Wiem, że tam też w jakim stanie będzie szatan, tego nie wiem. Mam pewne przypuszczenia. Co do demonów też mam pewne przypuszczenia, ale nie będę się tym dzielił, bo to nie ma sensu. Będą tam też nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie w ciałach haniebnych, które będą cierpieć. Osobiście uważam, nikt nie musi tego przyjmować, bo to jest moje subiektywne, że kiedyś Bóg zlikwiduje Gehennę. Tak myślę sobie ja. Wiecie, czemu tak myślę? Bo jest miłością. Na tyle, na ile znam tego Boga, to nie wiem po jakim okresie, ale uważam, że skończy się okres cierpień. I to zostanie wszystko zutylizowane. Zostanie zlikwidowany zupełnie szatan. Demony, zostaną zutylizowani, ludzie, którzy tam będą. Śmierć zostanie zutylizowana. Ale zanim to się stanie, na pewno nastąpi bardzo długi okres z naszego punktu widzenia cierpień, dlatego że sprawiedliwość Boża poza Chrystusem Jezusem, tak, ona jest bardzo surowa. Bo Bóg jest miłością, natomiast ta miłość jest dotykalna w pełni dla ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dla ludzi, którzy są poza Chrystusem Jezusem, to tą miłość, wiecie, do czego możemy ograniczyć? Do eutanazji. Kiedyś Gehenna po prostu zostanie odłączona od aparatury. To miłość. Bo mogłoby to trwać w nieskończoność, gdyby tylko chciał, nie? Ale taki nie jest, jak przypuszczam. Jak go znamy. Czyli postąpi prawdopodobnie w ten sposób. Chociaż tego nie jestem do końca pewien. Czyli to jest moje subiektywne, to jest bardzo moje. Nie? A może chciałbym tak to widzieć, nie wiem.
Może chciałbym, żeby tak było. Może tak nie będzie, tego nie wiem. Wiem natomiast, że tak skończą nieodrodzenie z Bożego Ducha ludzie i będą tam jako ludzie w ciałach. Wbrew temu, co się niektórym wydaje. O, to ja tam mogę wyjść, nic nie będę czuł. Ja mówię, ty, kolego. Jak cię tutaj bolał ząb, tak? To w Gehennie dopiero będziesz miał ból zęba. Sam ból zęba, który będzie wieczny, w cudzysłowie, tak? I wzmocniony o milion razy, doprowadzi cię do chęci samobójstwa, tylko cholera, nie będziesz mógł się zabić. Będziesz wbijał sobie bagnet w brzuch, a będziesz żył. Będziesz wieszał się na linię i nie będziesz mógł zerwać kręgosłupa. Rozumiesz? Ludzie patrzą się i mówią, jak to, tak to? Takie ciało dostaniesz. Żebyś nie mógł skończyć tematu. Nie skończysz tematu. Nie ma jak. Bo śmierć, do której chciałbyś się dostać, będzie koło ciebie cierpieć. Nie będziesz mógł umrzeć. I to jest problematyczne dopiero, jak w celi obok siedzi śmierć. To zaczyna być problem. Jak już nawet samobójstwa nie można popełnić. Ja tylko zależy mi, żebyście zrozumieli te rzeczy. Ponieważ jako odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, my musimy rozumieć swoją pozycję. Nasza pozycja jest tak potężna, że to jest szok. Jesteśmy tak zabezpieczeni. Jesteśmy tak jakby przez Boga zabezpieczeni w Chrystusie Jezusie, ludzie, że w ogóle my możemy sobie tak śmiało poczynać i iść do przodu jak przecinaki. Nie musimy się niczego obawiać. Jak mówiłem wam w zeszłym miesiącu, nie można utracić swojego zbawienia. Nie można wyjść z tego systemu zwycięstwa. To jest niemożliwe. Zrobiłeś najważniejszą rzecz w swoim życiu, oddałeś życie Jezusowi. Jesteś zabezpieczony przed śmiercią. Skoro śmierć cię nie może tknąć, to w ogóle nikt cię nie może tknąć. Poza tym staniesz martwy. Kiedy fizycznie stąd zejdziesz, tak? To coś, co przez innych będzie uważane za śmierć, w oczach Bożych jest tylko snem. On mówi, dzieciaku, zdrzemniesz się, w cudzysłowie. To zdrzemnięcie będzie polegało na tym, że na chwilę trafisz tutaj do nieba, zanim dostaniesz nowe ciało. Ta taki leciutki urlop. Ta w ogóle nasza śmierć fizyczna, w cudzysłowie, którą będziemy mieli, to musimy potraktować jako urlop. Urlop. I to naprawdę fajny urlop. Bo potem dostaniesz nowe ciało i się robota zacznie. Tam się dopiero potem robota zaczyna. Zarząd wszechświatem, współwładza z Chrystusem, to wszystko, o tym wszystkim mówi twoja stara Biblia. Tam się robota zacznie. Także to, że ty tam pójdziesz do nieba, to jest przede wszystkim jakiś okresik czasu, a dwa, potraktuj to jak wyjazd na wakacje. Dlatego jak jeszcze raz przyjdzie diabeł i ci będzie mówił o śmierci albo jej symptomach, to powiedz, ty idioto skurczony. Czym ty mnie straszysz? Turnusem spa? Czym ty mnie straszysz? Czy ty w ogóle mówisz do mnie? O co tobie chodzi? Czy ty próbujesz mi powiedzieć? Że czego mam się bać, czy co? Mój przyjaciel zadzwonił do mnie, to było kilka lat temu. I mówi do mnie, Artur, mam raka. Od razu się popłakałem, bo go kocham, tego człowieka. Wierzący człowiek. Ja mówię, nie mam na to zgody. Bardzo pokorny człowiek. On mówi, Artur, jestem na to gotowy. Mogę stąd iść. Ja mówię, ale ja nie jestem gotowy, żebyś odszedł. Dlatego mówię, będę się o to modlił teraz, a ty się ze mną zgódź. Modliłem się, pamiętam, wtedy Agata w nocy wstała.
sprzyjaźnimy, dalej współpracujemy. A to, co powiedział, było dla mnie bardzo ważne. Artur, ja pamiętam ten jego ton jak dzisiaj w tej słuchawce. Jestem gotowy. W ogóle tam nie było lęku, tam nie było strachu, tam nie było żalu. Młody człowiek. Nie? Wiesz, co tam było? Totalny spokój. Uf, idę do ojca. Ja mówię, ale to ja nie jestem gotowy na to, że ty idziesz do ojca. Ja to zostaw w ogóle. Na razie. Ale ta filozofia jest bardzo ważna. Rozumiecie? Śmierć nad nami nie panuje. Nad tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie, śmierć nie panuje. I chrześcijanin musi być tym przesiąknięty. Dlatego musicie rozumieć genezę zjawiska. I to, że powstaniecie z martwych. Wstaniecie z martwych. I musisz inaczej patrzeć na to, co się dzieje tu naokoło. Nie spinać się na tym. Jak coś nie wyjdzie, coś się nie uda, to nie panikować. Się świat nie kończy, się nic nie kończy. Życie na ziemi to jest rozbiegówka. Ty się tu rozpędzasz. Okej? Okay? Nabierasz dopiero szlifów, dopiero się rozumiesz, ogarniasz. To w ogóle to jest to życie tutaj. To jest to nic głębiej. To nic głębiej.